Moje nazwisko Wiesław Kozłowski. Kolejny film w celu nagłośnienia sprawy 14 lutego 2024. I tu jest książka Idioci, kłamcy, psychole i ja, Johna Atkinsa, który po prostu mówi o tym samym co ja. Znaczy napisał książkę wydaną w Polsce i w Stanach Zjednoczonych i po prostu pisze o tym, co go spotkało właśnie z patologią w sądzie, w prokuraturze w Krakowie. I tutaj jest krótki opis tej książki. No i pochwalę się, jest autograf od Johna. Spotkaliśmy się, no i powiedział, że możemy razem, znaczy zgłosił się do mnie i w razie czego, gdybym nagłaśniał, no to będziemy dalej współpracować. Na razie no nie było okazji, później się, no bo cały czas coś się działo i nie miałem czasu. Teraz tak, no przypominam o właśnie tej sprawie. 14 lutego 2024 sala K123 w sądzie Krakowa Śródmieście, Wydział Karny przy Rondzie 7 Kraków, to jest godzina 10. I sędzia Jacek Blat. O co mi chodzi? Ja chcę, żeby to po prostu nagłośnić, bo tutaj wam pokażę taka jakieś konto jakieś anonimowe Krak Byba od iluminatów pisze, przyjdzie pod sąd 30 osób, to się ujawnię. Wiem, że patologia szczeka tylko w necie lub gdy nagrywa telefonem dla publiki. To tchórze z ciałem, duszą, ale bez rozumu. Ja to odpisałem, że tu nie chodzi o żadne przychodzenie pod sąd. Ja chcę po prostu, żeby każdy wiedział, że sędzia Jacek Blat ma za zadanie umorzyć. Nie wiem, czy wie o tym, że ma umorzyć, czy nie. W każdym razie, żeby cała Polska wiedziała po prostu, że sędzia będzie decydował o tej sprawie. I ja do 14 lutego zamierzam pokazywać właśnie dowody na przestępstwa tych ludzi. I żeby nie doszło do umorzenia. A jeśli by doszło do umorzenia, to chcę, żeby po prostu żeby sędzia Blat był najsłynniejszym człowiekiem w Polsce. Czyli chodzi mi o popularność Jacka Blata, czyli po prostu albo będzie zasłynie z tego, że po prostu umorzył sprawę i uchronił przestępców w togach, którzy niszczą dzieci, tacy jak Wicherek, albo po prostu będzie bohaterem, że zaczął coś, co doprowadziło do upadku handlu dziećmi w Polsce, patologii w sądach i masonerii i będzie wolna Polska. Więc to po prostu nie chodzi mi o żadne wychodzenie na ulicę, bo zostańcie w domu, tylko po prostu nagłaśniajcie. Ujawnianiem i modlitwą, obrazowaniem głagolicy, a nie jakimiś po prostu wyjściami na ulicę, bo tu nikt, oni by chcieli wyjścia na ulicę. No i co jeszcze? No pokażę wam jeszcze. O, tu jest właśnie Paweł Wicherek. On jest tylko mocny w lożach masońskich. O, to jest przestępca. Paweł Wicherek. O, gości sobie. Wiem, że w tym biurze mnie nie wpuścił, a w tym biurze było. Byli ludzie, którym ustawił sprawę. To jest właśnie Paweł Wicherek. Ja wam pokażę dowody na 271. Sfałszowanie protokołu. Ten człowiek awansował za ustawienie sprawy rozwodowej i za inne na przewodniczącego. I po prostu to jest bezczelny bandyta, przestępca, którego chroni masoneria i taka jest prawda. Ja tu chcę pokazywać prawdę i pokazywać właśnie, tylko chodzi mi o prawdę. I to są cwaniacy po prostu, gdy krzywdzą dzieci za jakieś awanse,
a po prostu nawet nie miał odwagi powiedzieć, dlaczego tak robi. No. I to po prostu, ja tylko pokazuję, chcę po prostu nagłaśniać temat. Ja uważam, że gdybyśmy się zjednoczyli i ludzie udostępniali to, doszło do milionów Polaków, to sędzia Blat, nie wiem jakie ma teraz zamiary, czy w ogóle powiedzieli mu, że powinien umorzyć, myślę, żeby tego nie zrobił. A jak zrobi, to będzie popularne na całą Polskę. To nie jest żaden szantaż, tylko musimy się jakoś bronić. Oni mają sądy, oni mają media. Nikt wam w mediach tego nie pokazuje, więc ja pokazuję. I teraz jeszcze szybki apel znowu o to, żebyście, jeśli możecie, to żebyście po prostu na TikToku, mam konto na TikToku, żeby na tym koncie na TikToku, żeby po prostu no były obserwacje, 1000 obserwacji, potrzebuję 1000 obserwacji, żeby zrobić live'a. Nie chcę żadnych pieniędzy z tego i nawet nie mam konta, więc chodzi mi tylko po prostu o to. Jeszcze przypominam, utworzyłem takie zakończenie handlu dziećmi i delegalizacja masonerii. Tutaj po prostu nie chodzi mi o to, żeby ludzie przyjechali do Krakowa i stali pod sądem, tylko po prostu to jest taka nagłośnienie. Jeśli to znajdziecie po prostu na stronie, mam na Facebooku, na Masoneria w Polsce, na Wiesław Kozłowski, to po prostu nagłaśniajcie to, ale to nie chodzi o to, żeby przejść pod sąd, bo nic, nie chodzi o krzyczenie i narzekanie, tylko po prostu działanie, żeby po prostu sędzia Blat po prostu wiedział, że ludzie są zainteresowani tego i żeby podeszedł do pracy rzetelnie, uczciwie, tylko mi o to chodzi. I po prostu i żeby dał szansę prowadzić śledztwo, a wtedy będziemy dalej nagłaśniać, bo nie może to trafić do prokuratury frankowskiej, która już raz z Bieliczki, która już raz masonerii umorzyła, więc no by trzeba było wtedy nagłaśniać, żeby ją wyłączyli łaskawie. A zresztą pani Frankowska tak samo w tym zawiadomieniu była wymieniona, więc tutaj prokurator, nie wiem kto zadecydował, żeby dać Frankowskiej, która sobie sama miała zadecydować, czy umorzyć, czy nie. No i wcale mnie nie dziwi, że nie chciała prowadzić śledztwa przeciwko sobie. No. Więc to jest parodia, ja pokazuję parodię. Możecie dalej, nie wiem, udostępniać, lajkować jakieś po prostu, nie wiem, Pandora Gate, gdzie zarobili chłopy miliony i gdzie te miliony poszły, nikogo nie zamknęli i nic się nie dzieje. Tu można realnie po prostu poprosić pana Blata, żeby się zastanowił i prowadził najbardziej uczciwie sprawę i uchylił po prostu odmowę wszczęcia prokurator Frankowskiej, a żeby prokurator Frankowska później się wyłączyła i nie prowadziła śledztwa przeciwko sobie, tylko dała komuś innemu. Do widzenia, dziękuję.